Dzisiaj nasz peleton dotarł do województwa wielkopolskiego, do miejscowości Miłosław. Jesteśmy u zaprzyjaźnionego klienta, długoletniego klienta firmy Ampol Merol, mianowicie pana Ryszarda Przybylskiego. Z nami jest również dyrektor regionu, pan Andrzej Seweryn, i później z nimi przeprowadzimy krótki wywiad. Dzisiaj pokrótce chciałbym przedstawić opis technologii, która była zastosowana właśnie tutaj w Miłosławiu. Jednak również z tego miejsca chciałbym zachęcić do odwiedzania strony www.demo-farma.pl, gdzie ta technologia się znajduje. Zobaczą Państwo, jakie są tam odmiany, jaka technologia była zastosowana. Dodatkowo 3 września również była tutaj przeprowadzona biometria roślin i potencjalne plony. A dzisiaj długo wyczekiwany moment. Moment żniw. Moment, na który czekamy, na to, jakie będą plony, jak zachowała się kukurydza, jaki był okres wegetacyjny. Zbieramy dzisiaj we współpracy z firmą Bayer plony naszych kukurydz i je przeważamy. Na końcu odcinka, dlatego zachęcam, żeby Państwo zostali z nami, będą właśnie te plony przewożone, przeważone i będziemy wiedzieli, kto zajął numer 1 w peletonie plonów w naszym Tour de Corn. Kolejny raz organizowaliśmy demofarmę w gospodarstwie państwa Przybylskich po to, by potwierdzić przydatność naszych odmian, naszej technologii w warunkach Wielkopolski. Gospodarstwo, w którym jesteśmy, to gleby typowe dla Wielkopolski, to znaczy 4A, 4B, mozaika glebowa, sporo piasku i przebieg pogody, który się na to nakłada, czyli okresowe susze. Wszystko to spotykamy u Państwa na polach na co dzień. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, o których zaraz Krzysztof pewnie będzie opowiadał, pozwalają nam na spokojnie polecać Państwu odmiany, które mamy w naszej ofercie na Waszych polach. Uprawiamy kukurydzę w naszym gospodarstwie rodzinnym już 10 lat. Zapowiadał się ten rok niekorzystnie. Wiosna bardzo sucha, zimna. Jednak opady deszczu, które wystąpiły u nas w czerwcu, lipcu, spowodowały, że jednak plon, który żeśmy uzyskali na polach doświadczalnych, poletkach doświadczalnych, jest zadowalający. Nie jest on rewelacyjnie wysoki, ale na poziomie wyższym jak średni. Przy wilgotności również średniej, w granicach około 30%. Witam Państwa serdecznie, Bartosz Malanowski, firma Bayer Dekalb. Na wstępie chciałem podziękować kolegom z firmy Ampol Merol za współpracę, tutaj za organizację demofarmy Poletka. Jeżeli chodzi o demofarmę, mieliśmy tutaj zastosowany preparat Meister Power. Zastosowany on był w dawce 1-3 litra w momencie 3-4 liścia kukurydzy. Jeżeli chodzi o zwalczane chwasty, mieliśmy tutaj dużo samosiewów buraka, ponieważ ciepła zima pozwoliła na to, że przetrwały. Swobodnie sobie z tym poradziliśmy. Meister ma również działanie doglebowe, co pozwoliło nam zachować plantację czystą do tej pory. Jak widać, nie znajdziemy tutaj żadnego chwasta. Także jeżeli chcecie zachować plantację czystą aż do końca, aż do zbiorów, tak jak tutaj jest to widoczne, Meister, rejestracja od lit 25 do 1,5 w przypadku zwalczania również perzu. Tutaj 1-3 w zupełności wystarczyło. Za nami żniwa i tak jak obiecywaliśmy, dotrzymujemy słowa, mówimy o plonach, które zostały zebrane w pierwszym Tour de Corn. Numer 1, odmiana Armilla. 13,2 tony z hektara przy wilgotności 32%. Kolejny, numer 1, SY Velas. 12,5 tony z hektara przy wilgotności 30%. I trzecie miejsce, odmiana Amello. 11,8 tony z hektara przy wilgotności 28%. Oczywiście pozostałe odmiany, które były tutaj również zasiane, plonowały na bardzo satysfakcjonującym plonie. Na satysfakcjonującym poziomie. Od 10,5 do 12,5 tony z hektara, więc wydaje mi się, że przy tym roku jest to bardzo satysfakcjonujący wynik. Tymczasem kończymy nasze pierwsze
Tour de Korn. Żegnamy Wielkopolskę, żegnamy miejscowość Miłosław i widzimy się w kolejnych miejscowościach, a my tymczasem wyruszamy z naszym peletonem. Do zobaczenia!